swoją fantastyczną noc mają nie tylko muzea. W sobotni wieczór odbyła się w naszym mieście pełna niespodzianek noc bibliotek. Akcja przebiegła pod hasłem Biblioteka jest kobietą. Ludzie przynajmniej zauważają, że jest biblioteka i że biblioteka to nie są tylko książki na półkach, tylko to są pracownicy i pracownicy, którzy robią różne ciekawe rzeczy. Nie tylko właśnie książki, które podają z półek, ale i robią koncerty i torty i właśnie rysują opowieści Kamishibai. No mnóstwo różnych zainteresowań i umiejętności mogą pokazać właśnie w takim dniu. Na tę noc ze zniecierpliwieniem czekali nie tylko czytelnicy, którzy nie oddają w terminie książek. Frekwencja w tym roku liczona była głosami. Wchodzący do biblioteki goście wybierali głosy ze skrzynki przy wejściu, która opustoszała niemal w mgnieniu oka. Trzecia edycja Nocy Bibliotek była pełna atrakcji. Mamy wystawę filatelistyczną Moda na znaczkach, znaczki w modzie. Premierę teatru Kamishibai w Czarnej Hańczy. Gruzja bliżej nieba, czyli spotkanie z Zosią Piłasiewicz. Można oddawać książki i nie dostaje się kar. Wyjątkowo, wyjątkowy wieczór. I przedłużyć można i wypożyczyć nowe. Dzieci mogą zobaczyć, jak buduje się roboty, budować te roboty, grać w gry. No, mnóstwo rzeczy się dzieje. Coś nowego? Tutaj jest film skandynawski. Słyszę, że... Film specjalnie dla dzieci przeznaczony. Właśnie skandynawski dla chłopców i dla dziewczynek, a dla dorosłych w tym czasie spotkanie z pisarką. Biblioteka nie byłaby biblioteką, gdyby nie zmusiła swoich gości do myślenia, dodajmy logicznego myślenia. W zbiorach specjalnych urządzono escape room. Mamy taki pokój zagadek, gdzie nasi uczestnicy muszą odnaleźć klucz do drzwi. Jeżeli nie znajdą, nie wyjdą. Nie wyjdą, zostaną na noc, na Dzień Dziecka jutro. Nie mów nikomu, posłuchaj. Andrzej Kłaszkowski, twórca ludowy pracujący w bibliotece, wykorzystał obecność naszej ekipy, by zaprezentować tomik swoich wierszy. Wernisaż. Wchodzi do galerii niewinna istota. Przy powitaniu wymyśla marudzi. Jakoby z nią weszła razem głupota i to się powtarza wśród ówczesnych ludzi. Jedni życzliwie i szczerze z uśmiechem, drudzy nieufni, niechętnie smakują. Po chwili swobody z pełnym oddechem wchodzą w rytm z szampanem, się przystosowują. Zadaniem placówki jest rzecz jasna promocja czytelnictwa. Trudno o lepszą okazję niż właśnie Noc Bibliotek.